Do przetargu na remont pierwszego etapu ulicy Kossaka zgłosiły się dwie firmy. Obie oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie i opiewają na 5,5 oraz 6 800 000 zł. Teraz trwa ich weryfikacja. Dobre informacje. Okazuje się, że mamy dwóch zainteresowanych zrobieniem pierwszego etapu remontu tej ulicy. To jest około 460 metrów. Jest to remont kompleksowy, czyli wraz z wymianą całej instalacji podziemnej, z oświetleniem ulicznym i z wszelkimi typu instalacjami. Obie oferty mieszczą się w tym, co zaplanowaliśmy. 3,5 miliona mamy otrzymać z rządowego projektu dróg regionalnych. Kolejne 3 miliony, 3,5 miliona to jest wkład naszego miasta, więc teraz tylko musimy wyłonić tego ostatecznego wykonawcę i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku już pełną parą ruszy ten pierwszy etap. Sama przebudowa kompleksowa ulicy jest podzielona na 3 etapy i to w ciągu paru lat powinno być wykonane. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3,5 miliona złotych. Realizacja zadania to 300 dni od podpisania umowy.